Crusader. Tak jak powiedziałem, zmagania wieloboiste kończy bieg na dystansie dwóch okrążeń, czyli na dystansie 800 metrów. Jest to grupa pań z kategorii U55. It's W55 category. 800 meters in pentathlon. It's last competition. W tym momencie w rywalizacji pań w tej kategorii zdecydowanie prowadzi Barbara Gelling, reprezentantka Niemiec. Ona ma blisko 400 punktów przewagi nad drugą w tym zestawieniu Jennifer Hertz ze Stanów Zjednoczonych. W naszych ekranach prowadząca Heike Hesse. Heike Hesse zajmuje w tym momencie czwartą lokatę, więc ona walczy o podium. No, jeśli Niemki przypieczętują tutaj kolejne złoto, bardziej zmniejszą stratę do naszej reprezentacji klasyfikacji medalowej. Będziemy wyprzedzali naszych zachodnich sąsiadów w tej klasyfikacji już tylko o jeden złoty krążek. Panie, rozpoczęły ostatnie okrążenie. Heike Hesse from Germany on the top. I Niemka rozpoczyna finisz. Reprezentacyjna koleżanka. Zmierza na drugim miejscu. Heike Hesse, probably bronze medal. And Barbara Gelling, probably new world indoor champion. Jeszcze zaczekamy na oficjalne wyniki, na to, żeby nasz system zliczył te wszystkie punkty, ale tutaj przewaga Barbary Gelling z Niemiec była tak duża, że absolutnie tutaj z pewnością nikt nie mógł jej zagrozić. Pierwsze miejsce Heike Hesse, drugie Sorina Czerna Janu. Trzecie Sylwia Friedrich. I reprezentantka Hongkongu jeszcze zaraz dołączy do grupy zawodniczych, które ukończyły rywalizację pięcioboistek. Spójrzmy Heike Hesse, wygrywając ten bieg, prawdopodobnie zapewniła sobie brązowy medal w tej rywalizacji pań w kategorii W55.